Anelę Grzechu, Gabriela Kołodziej i Andrzejka Jeziora. Gimnazja nr 11, Małgorzata Małczyńska. Na Kościele Kubecznym Maciej Frydryk i Klaudia Tanasz. Ale to będzie też Pani Justyna.
Pani Katarzyna Lenkawicz. Mamy też nie ma Lenkawicz. Bardzo chcielibyśmy teraz, aby osoba, która była na pewno też nie jest, ma na myśli rolnika, to była i powiedziała nam, czy już posiada certyfikat lekki do uczka. Nie posiada, czy otrzymuje od Centrum Organizacyjnego Promar możliwość zgodnego podejścia do tego certyfikatu do uczka. I proszę Państwa, serdeczne teraz podziękowania w moim imieniu i w moim imieniu od Pani Agnieszki Kapańskiej za pracę w Komisji Konkursowej dla Pań, które pracowały tutaj z nami przy kilka godzin, sprawdzając Państwa pracę. Podziękowanie dla Pani Magister Anny Zyskowej. Dziękuję bardzo za wsparcie. Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Pani Jedwiga. Pani Agata Bąk. Pani Anna Kutańska. Pani Jolanta serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na rok, ale pani nadaje jeszcze. Proszę Państwa, zapoznałam się tutaj z rynkami, jak tylko przyszłam i powiem szczerze, jestem bardzo mile zaskoczona, że na tak wysokim poziomie daliście tutaj ten dan, bo nie forma tego konkursu była właśnie taka prosta, taką formą egzaminacyjną. Widzę, że poziom był bardzo wyrównany i dlatego Wam bardzo serdecznie gratuluję. Ja wiem, że jedna osoba dostała pierwsze miejsce, druga dostała piąte, a trzecia dostała tylko dyplomata udział. Ale mieliście możliwość sprawdzenia się. Mieliście możliwość sprawdzenia się, rywalizacji i zapoznacie się z własnymi wynikami i wtedy zobaczycie, na jakim poziomie w tej chwili jesteście i jaką wiedzę zaprezentujecie. Bardzo serdecznie Wam gratuluję, bo wszyscy uzyskaliście naprawdę bardzo wysokie wyniki. Z tego, co ja tutaj widzę, po tych wynikach, to naprawdę chyba komisji bardzo ciężko było tutaj wyłowić tych najlepszych, bo naprawdę wszyscy byliście dobrzy. Zostali te osoby, które zajmują pierwsze, drugie, trzecie miejsca, to są ci najlepsi, najlepsi. I tym osobom szczególnie bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję nauczycielom, uczącym właśnie tutaj naszych pianistów, ze względu na naprawdę na pewno moc, trudu i tak złożone przygotowanie uczniów. Wpisujecie się Państwo świetnie, bo uczniowie naprawdę są dobrze przygotowani i będą na pewno dalej tą drogą rozwoju językowego szli i liczymy na kolejne sukcesy. Dziękujemy bardzo komisji konkursowej, która też tutaj pracowała bardzo dużo, a przede wszystkim pragnę podziękować tutaj moim paniom, pani Agnieszce Kapańskiej, pani Agnieszce Juszko, które naprawdę od 2 tygodni mozolnie przygotowywały ten konkurs. Przygotowywały dyplomy, zadania, wychowały, kierowały i naprawdę to jest moc pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo... rok na rok wypada coraz lepiej. Liczymy i bardzo będziemy prosić o jeszcze. I bardzo pragnę podziękować tutaj panu prawnikowi za zaszczycenie nad swoją obecnością przy wyjściu tego konkursu. Muszę Państwu powiedzieć, że Urząd Miasta nas bardzo wspiera i docenia tę inicjatywę tego konkursu poprzez objęcie patronatu przez pana prezydenta na zawsze tutaj na pomoc i wsparcie ze strony Urzędu Miasta i wiemy właśnie o tym, że takie wsparcie otrzymujemy i mam nadzieję, że nadal nasza współpraca będzie się dobrze wyglądać. Jeszcze tylko ostatnie słowo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i życzę sukcesu. Życzę udanego testu gimnazjalnego.
dla tych, którzy teraz są w trzeciej klasie, a dla tych troszkę młodszych, takiej naprawdę rzetelnej wiedzy i powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że obecność tutaj była dla mnie naprawdę prawdziwą przyjemnością. I moi drodzy, chciałem powiedzieć tylko tyle. Niektórzy zostali obdarzeni umiejętnościami, talentem, inni pracowitością. Wydaje mi się, że jest taką kompilacją, takie połączenie jednego i drugiego. Z tego czasu mnie zapytał Bernarda Shaw, co jest ważniejsze, pracowitość czy talent? On zapytał się, a co jest w rowerze ważniejsze, przednie czy tylko na koło? Sądzę, że wy na tych rowerach, swoją własną pracą i talentem wyprodukowaliście, zajedziecie w życiu dobrego, a jednocześnie, że będziecie mogli pokazywać resztę koleżanom właściwie kierunek w przyszłości. W każdym razie robicie coś pięknego, bo w mądry sposób inwestujecie w siebie. Także róbcie tak tylko dalej, a ja wam serdecznie za wszystko dziękuję. I jeszcze raz powtarzam ogromną przyjemność. Na molo sam tańczy 5000 par. Obejmij mnie, zapomnij się. To ni szept gorący piach, świetna noc na pierwszy raz. Obejmij mnie, zakochaj się. Nie odmawiaj w taką noc, gdy natura sprzyja mi. Tak moja propozycja brzmi. Dziś sukienkę masz, śliczna jesteś w niej jak kwiat. Obejmij mnie, zakochaj się. Czarne niebo, milion gwiazd, świetnie dziś wygląda Mars. Obejmij mnie, zapomnij się. Nie odmawiaj w taką noc, gdy natura sprzyja mi. Tak moja propozycja brzmi. Chcę iść na molo sam, tańczy 5000 par. Czarne niebo, milion gwiazd, świetnie dziś wygląda Mars. Nie odmawiaj w taką noc, gdy natura sprzyja mi. Tak moja propozycja brzmi. Przyjamy.